list otwarty do w ogóle Poland. Kochani w ogóle. Byłam 27 sierpnia na imprezie na saskiej plażówce. Nie stałam z innymi fanami tuż przed sceną, bo obawiałam się, że przebywając w tłumie, dostanę napadu paniki. Kiedyś mi się to zdarzyło na jarmarku świątecznym w Krakowie. I teraz nie mogłam ryzykować i narażać was i publiki na przerwanie imprezy z powodu mojego napadu duszności i zestawu objawów przypominających zawał serca. Nie znaczy to jednak, że siedząc sobie z boku sceny na krześle nie byłam z wami blisko. Otóż byłam bardzo blisko. Moje serce dużo skakało i biegało wraz z Madamem i wykonywało szereg układów tanecznych z Patrykiem. Na imprezie byłam z kolegą, który najpierw nie wiedział gdzie i po co go zabieram, a potem bardzo mu się podobało. Na początek spotkałam się z wami oko w oko w czasie przeznaczonym dla fanów i fot i nieśmiało wręczyłam torbę z wierszykami i krówki z Wawela w trzech smakach. Dodam, że krówki z Wawela są najlepsze na świecie, bo zawierają prawdziwe masło, a wam należą się same najlepsze rzeczy. Krówki też. Jesteście piękni, mili, mądrzy, cudowni i niezwykni. Jesteście o wiele piękniejsi niż widać to w internecie, a przecież wyglądacie w nim znakomicie. Kolega cykał nam wspólne foty, a ja gadałam głupoty i ze zdenerwowania zachowywałam się sztucznie i z tego wszystkiego nie cyknęłam koledze zdjęć z wami. A dużo potem słuchałam i obserwowałam, Dowiedziałam się, że macie grupę gorących fanek, która zwie się wariatki. Dowiedziałam się też, że macie też wiele fanek i fanów niezrzeszonych, którzy pragną należeć do wariatek, ale nie wiedzą, jak się tam dostać. Muszę powiedzieć, że ja sama, gdy tak patrzyłam na Wasze spotkanie z wariatkami, to bardzo, bardzo, bardzo pragnęłam być jedną z nich. O matko, jakie to musi być cudowne, przyjaźnić się z wami! Pomyślałam nawet, że można by założyć drugą fanowską grupę, na przykład ludzi piszących komentarze na YouTube. Taka grupa mogłaby nazywać się na przykład w ogóle sekta. Ja należałam już do jednej sekty na YouTube. Była to sekta wielbiąca pewną nauczycielkę duchową, podróżniczkę i pisarkę. Tamta sekta rozleciała się, a ja tak bardzo marzę, żeby znów być sekciarą. Inna nazwa, która przychodzi mi do głowy to w ogóle dewoty. Ale nie wiem, czy dewotyzm nie dotyczy wyłącznie wiary katolickiej, więc może dewoty nie za bardzo pasują? Sama nie wiem. Główny powód, dla którego piszę ten list, to chęć podzielenia się z wami myślami, które przepływały przez moją głowę, gdy patrzyłam w czasie imprezy na fanów. Wydaje mi się, że dla wielu osób staliście się powietrzem i sprawiliście, że ich życie ma sens. Wyobrażam sobie, jak to brzmi ale nie potrafię znaleźć jakichś mniej dostojnych słów, które by przedstawiły to, co zobaczyłam i co poczułam. Ludzie, których życie mogłoby zatłupać i zachukać, są dzięki Wam odważni, przebojowi i pewni siebie. No bo Wy nie segregujecie, a jedyne z czego żartujecie, to głupota z pustotą. Własną głupotę da radę zlikwidować, wystarczy tylko otworzyć oczy. A jeżeli ktoś woli siedzieć z zamkniętymi, to nic tylko się śmiać. A poza tym u was można być sobą. Nikogo nie odrzucacie. Można być pięknym i umalowanym albo pięknym bez makijażu. Można być smutnym, wesołkowatym, sarkastycznym albo trochę nie nadążać. I można być chudym i plus size, a także być młodzieżą lub przeżywać kolejną młodość. Ja właśnie przeżywam kolejną młodość i bywa. Że jest to dla mnie powodem do stresowania się. Czasem chcę głośno krzyknąć hej, młodzieży, ja jestem taka sama jak wy, tylko trochę wcześniej się urodziłam i naprawdę nie miałam żadnego wpływu na datę urodzenia. Kochani, w ogóle, jeśli możecie, to wspomnijcie coś czasem o tolerancji dla młodzieży urodzonej wcześniej niż współczesna młodzież młodzieżowa. Całkiem sporo takiej młodzieży nie jest zdziała i nie chce być traktowana jak jakieś wapno czy beton. Och, gdybyście kiedyś zechcieli zrobić imprezkę z muzyką z lat 60. 70. i 80. Jestem pewna, że nastąpiłoby wielkie połączenie młodzieży w każdym wieku. Kochani w ogóle, czy Wy w ogóle wiecie, że wy ratujecie ludziom sensy życia? Tak jest. W ogóle nie przesadzam. To szczęścia.